Siema, siema, cześć, witajcie, tutaj Xero i witam was w kolejnym odcinku na Craftcore. Obecnie znajdujemy się oczywiście w gildii, w której gram, oczywiście gildii Lava. I dzisiaj zaprezentuję wam cały nasz kuboid oraz zamek, tak, podziemia, zamek, wszystko, wszystko. Przy okazji nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz, nie wiem, możecie dać suba z dzwonem, ponieważ aktywność na kanale jest bardzo różna. A na pewno pojawi się więcej odcinków ze zwiedzania innych gildii. Dobra, ogólnie nasze podziemia wyglądają tak. Co prawda, no bez shaderów, bez niczego to wygląda jak wygląda. Ale moim zdaniem nasz kuboid jest jednym z najlepszych. Też nie widziałem co prawda wszystkich, ale wydaje mi się, że jakieś dobre miejsce na pewno zajmiemy. A teraz przejdźmy raczej do zamku, na który pewnie czekacie. Dobra, tu jeszcze jest mój pokój, ale szczerze w tym pokoju to nic nie ma, więc chyba będziemy przechodzić do tego zamku. Co takiego ciekawego? Mam dwie szósteczki, mam tutaj stołniary i tyle. Dobra, chodźmy do bazy, jeszcze wam wszystko pokażę, jak to dokładnie wygląda. Dobra, teleportujemy się. Tam na dole jeszcze są takie safe roomy, to też, dobra, pokażę wam, będziemy jeszcze raz się tepać najwyżej. Okej, tutaj to mniej więcej tak wygląda, wszystko zaopsowane, tutaj te wszystkie safe roomy miały być i tak to miało wyglądać, ale chyba nie ma tych safe roomów, nie wiem. Dobra, tutaj o, kolejne pokoiki na te safe roomy. Dobra, ogólnie stąd chyba wyjść nie możemy, więc idziemy jeszcze raz na bazę. No i będziemy wam pokazywać zamek, tak dokładnie. W sensie, że będę, będziemy. Może w kolejnym odcinku będziemy z kimś wam coś pokazywać. Ale dobra, tutaj mamy wszędzie cobblestone'iarki. Tak, te cobblestone'iarki, które na Craftcore stają się coraz bardziej popularne. Te, które mieliśmy na Skafie w 2K13, tylko troszeczkę w innej formie. Dobra, cały zamek w środku wygląda mniej więcej tak. No tyle, ile tutaj jest detali oraz takich rzeczy, no to jest jakaś masakra. Dużo ludzi naprawdę budowało i ten zamek już tak naprawdę, no już troszeczkę temu był już skończony w 95%. Wiem, że jakieś tam popraweczki małe były, no ale ten zamek to ogólnie jest wielkim kozakiem. No i plus zabezpieczenia, bo pewnie też nie każdy wie, jakie mam zabezpieczenia. Może ich nie będę pokazywał na tym odcinku, ale może na jakimś innym. Dobra, ogólnie w środku to wszystko wygląda tak, ogólnie te portale do Netheru też ładnie tutaj się komponują. No ale dobra, mieliśmy pokazywać zamek. To idziemy. Ogólnie wczoraj tam się trochę klepałem. O, jak widzicie, lawa. Nie wiem, czy to jest nasz sojusznik, czy nie. Dobra, pójdziemy z od drugiej strony. Jestem słabym PvP-erem. Słabo się bije, więc dobra, chodźmy od drugiej strony. Żeby nas tutaj nikt od razu nie zabił. Dobra, kill off, mam schowany, możemy iść. Ogólnie tu są takie masówki przed tą gildią, że to szkoda gadać. No i dobra, słuchajcie, zamek prezentuje się tak dokładnie. Pobiegniemy sobie troszeczkę dalej, no i te chmury, kurde, czekajcie. Gdzie się te chmury wyłącza? Detale. O, dobra, chmury wyłączone. Zamek nawet, kurde, się nie ładuje, wam powiem. O, 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 dobra, teraz już lepiej. No, teraz wam jeszcze, o, tutaj tak to nagram, troszeczkę inaczej. Chyba bodajże jeszcze ten zamek nie jest skończony. Jest chyba jeszcze coś małego do poprawy, tak mi się wydaje. Patrząc na Discorda. No, ale jak widzicie, w 99% już tak się prezentuje. O, tam jeszcze jakiś Ender Chest latający. Wczoraj ogólnie, jak tutaj chwilę się klapałem, to takie masówki tutaj przychodzą, że to jest jakaś masakra. Jak widzicie, teren też cały zrównany. Nie wiem, czy będziemy jakoś teren tutaj ogarniać, czy nie. Ale no, dużo osób tutaj przychodzi i grifuje po prostu.
Wiem, że jakiś jest inny jeszcze tutaj obok, nasz kuboid. O, jak widzicie, tam już jakieś chłopy są. O, tutaj w ogóle, wczoraj była fosa. Już jej nie ma, jak widzę. Dobra. My sobie tutaj szybko przebiegniemy. O, jak widzicie, o, Gildia Lava. Nie wiem, czy to są moi, czy nie. Tak to jest, jak się mało po prostu gra. No i ogólnie zamek prezentuje się tak. Mam taki pomysł, jak już robiłem na poprzednich edycjach, chyba bodajże no tamtej i jeszcze na poprzedniej. Po prostu biegałem sobie po kuboidach, no i zwiedzałem sobie jakieś losowe gildie. Niektóre mnie zabijały, ale większość mogłem zwiedzić i mnie nie zabili, na takie itemy dawali. Więc jeśli chcecie takie odcinki w takiej formie, że będziemy sobie chodzić po kuboidach i będziemy je zwiedzać, no to piszcie po prostu tagi swojej gildii. I swoje niki jakieś, osoby, które są bardzo aktywne. Będziecie mogli mnie wpuścić do kuboida oczywiście samemu, czy tam z jakimś jednym kolegą, z którym bym akurat nagrywał odcinek. No i do was się tepnę, no i będę prezentował wasz kuboid, jak to wygląda. Dokładnie tak. Myślę, że na takim odcinku po parę gildii będę mógł zaprezentować. No i oczywiście, jeśli będzie fajny odbiór, no to będziemy takie odcinki nawet może i codziennie wstawiać. Bo na przykład na poprzednim filmiku miałem 600 wyświetleń, no to już są trochę żarty. Na jednym miałem ponad 2,5 chyba, na jednym 600, no to jest bardzo śmieszne. Dobra, nie przedłużając, zapraszam was do pisania tych tagów gildii oraz ników najbardziej aktywnych. Ja się do was będę może dzisiaj, może jutro tepał, pisał. No i co? Dzięki za oglądanie. Dzisiaj taki bardziej materiał, w którym wam chciałem wszystko pokazać, jak to wszystko wygląda. No i co? Nie zapomnijcie o tej łapie. No i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.